projekt dla zdrowotności. Mieliśmy opracowany projekt i zgodnie z założeniami realizowaliśmy to przedsięwzięcie. Było propagowane wśród mieszkańców naszej miejscowości. Dotarło do wielu osób zaproszenie na warsztaty, które były organizowane cyklicznie w ramach, zgodnie z harmonogramem. Pierwsze działanie to było spotkanie, które opowiedziało o tym, na czym polega nasz projekt, na czym będą polegały nasze warsztaty. Następnie mieliśmy okazję do wyjścia w teren. Panią, która prowadziła warsztaty w ramach naszego tutaj przedsięwzięcia, byliśmy zaproszeni przez tą osobę do gospodarstwa. To była miejscowość Szarocin i tam pośród pól, łąk, dróżek i ścieżek takich prawie przy lesie i małej polanki wychodziliśmy w teren w grupie i mieliśmy możliwość takiego namacalnego spotkania się z przyrodą. Drugie działanie to już był taki wyjazd organizowany dla grupy również. Wyjechaliśmy do Rzeszówka, to jest kraina zielonych wulkanów. Byliśmy w gospodarstwie, które prowadzi rodzina. Tam również poznawaliśmy rośliny, które też mają możliwości, właśnie mogą być wykorzystywane zarówno dla kuchni domowej, dla zdrowia oraz w kosmetyce. Podczas tego wyjazdu i tych warsztatów, które tam mieliśmy na miejscu, mieliśmy również możliwość brania udziału w laboratorium, które jest pięknie wyposażone przez właśnie tamte stowarzyszenie, przygotowania we własnym zakresie, pod oczywiście okiem doświadczonej pani, kremów do ciała. Trzecie działanie było również wyjście w teren, które umożliwiały nam zbieranie ziół rosnących na naszym terenie. Następne działanie było już również sadzenie ziół i sianie ziół. Wyjdą na wiosnę, bo to są nasionka, a te, które sialiśmy w donicach zakupionych w ramach tego projektu, po prostu grupa osób, wolontariuszy, ukwiecaliśmy teren na terenie Przedwojowa. A to ostatnie, zajęcia były też tutaj dla grupy mieszkańców, którzy byli zainteresowani. Tutaj na miejscu na świetlicy w Przedwojowie organizowaliśmy również pod okiem też pani, która prowadziła. Zbieraliśmy wcześniej owoce, które rosną na krzewach, rośliny zielone bądź już dojrzałe owoce, to była róża, to były już bezczarny i inne owoce, z których przygotowywaliśmy tutaj na miejscu smakołyki. To były dżemy, konfiturki oraz nalewki. Dzisiaj już jest końcówka tego naszego, czyli finał naszych warsztatów. Podsumowanie o nazwie Herbaciane Spotkanie i tutaj mamy możliwość, właśnie przygotowując skromny poczęstunek w ramach tego projektu, jesteśmy po prostu na podsumowaniu tych naszych działań.